Temat chwały jest takim leitmotivem Ewangelii Świętego Jana. Już w pierwszym rozdziale słyszymy, że uczniowie zobaczyli chwałę, którą Syn Jednorodzony otrzymał od Ojca. Potem w drugim rozdziale, podczas wesela w Kanie Galilejskiej, słyszymy, że Jezus objawił swoją chwałę uczniom. Dalej w kolejnych rozdziałach ten motyw wraca, wraca i wraca. I również podczas ostatniej tej arcykapłańskiej modlitwy, którą dzisiaj słyszymy na mszy świętej, Chrystus wielokrotnie mówi o chwale. Czym ona jest? Chwała wiąże się z objawieniem Syna Bożego. Właśnie Chrystus objawia swoją chwałę tym, którzy w Niego wierzą. To znaczy, że chwała jest jakimś innym wymiarem, jakąś inną stroną prawdy o tożsamości Syna Bożego. To, kim Syn Boży jest, wie Ojciec i objawia to światu. Kiedy Chrystus jest prawdziwie sobą, a zawsze jest prawdziwie sobą, Jego chwała jaśnieje. Tylko Bóg zna prawdę o swoim Synu. I jest to również prawdą w stosunku do nas. Tylko Bóg wie, kim jesteśmy w rzeczywistości. Jaka jest nasza pełnia. Tylko Bóg nas zna. Bez względu na to, co ludzie o nas mówią, bez względu na to, co sami o sobie myślimy, prawda o nas jest wypisana w Bożym sercu. Jeśli tak jest, że chwała i tożsamość, prawda danej osoby, jest tym samym w Ewangelii Świętego Jana, to wtedy jest jasne, dlaczego jedność Kościoła zależy od tego, czy przyjmiemy chwałę Syna Bożego. Jeśli razem rozpoznajemy to, kim Chrystus jest, zbliżamy się do Niego i stanowimy prawdziwie jeden Kościół. Nie ma pomiędzy nami podziału, bo Chrystus jest przez nas rozpoznany. Trzeba dać wiarę, że On jest tym, który został umiłowany przed wiekami. I to jest prawda najgłębsza o Nim. Jest zawsze umiłowany przez Ojca. Ale zwróćmy uwagę, że dzisiaj Jezus modli się o to, żeby Jego chwała była w nas. To, żebyśmy my uwierzyli w to, że jesteśmy umiłowani od założenia świata. Że Ojciec naprawdę nas pokochał. Dlatego na końcu słyszymy, że Jezus modli się o to, żeby miłość Boża w nas była. Miłość Ojca, żeby w nas mieszkała. Dajmy się Bogu zdefiniować. Pozwólmy Mu, żeby wyznaczył ramy tego, kim jesteśmy i żebyśmy przyjęli miłość, tą miłość, przez którą On nas umiłował. Żebyśmy na siebie spojrzeli nie przez pryzmat tego, co o sobie myślimy, ale przez pryzmat tego, jak Bóg nas kocha. Bardzo Wam dziękujemy, że oglądacie te filmy, które umieszczamy na naszym kanale i serdecznie Was prosimy o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, a najlepiej jeszcze wcisnęli dzwoneczek, tak żebyście byli informowani o kolejnych materiałach, które dla Was przygotowujemy.